Dobry wieczór. Szczęść Boże. Dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym psalmowym spotkaniu. Dzisiaj psalm 99. Bardzo ładna liczba. Będzie już niedługo 100, czyli będziemy w dwóch trzecich naszej drogi. Proszę, posłuchajcie tak jak zawsze na początek tego psalmu. Pomódlmy się nim wspólnie. Otwórzcie Słowo Boże albo posłuchajcie. Brzmi on następująco. Pan króluje drżą narody. Zasiada na cherubach, a ziemia się trzęsie. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony ponad wszystkie ludy. Niech wielbią imię Twoje, wielkie i straszliwe ono jest święte. Królem jest potężny, co kocha sprawiedliwość. Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne. Prawo i sprawiedliwość w Jakubie Ty ustanowiłeś. Wysławiajcie Pana, Boga naszego. Oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego, On jest Święty. Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia. Wzywali Pana, On ich wysłuchał. Przemawiał do nich w Słupie Obłoku. Słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał. Panie Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś, byłeś dla nich Bogiem przebaczającym, ale brałeś odwet, za ich występki. Wysławiajcie Pana Boga naszego, oddajcie pokłon przed świętą Jego górą, bo Pan, Bóg nasz, jest święty. Moi drodzy, to jest taki psalm, który, myślę, może sprawiać trochę trudności. Trochę trudności, szczególnie ludziom wychowanym na Ewangelii, ludziom wychowanym na Panu Jezusie, bardzo bliskim człowiekowi. To jest taki psalm, który byśmy nazwali takim typowym psalmem Starego Testamentu, jeśli chodzi o myślenie o Bogu. Zobaczcie, jest w nim mnóstwo takich obrazów Pana Boga potężnego, ogromnego, władcy, po prostu, który panuje nad wszystkim, takiego Boga, który jest rzeczywiście po prostu wszechwładcą wszechświata. Wszystko jest pod jego ręką, wszystko jest mu poddane, jakby przekracza nieskończenie wszelkie inne rzeczywistości. Człowiek w takim obrazie jest taką mróweczką, jest takim pyłkiem, jest, jak mówił ten psalm, siedzącym. Gdzieś tam u podnóżka jego stóp. Ja sobie zawsze wyobrażam, że jest taki, taki wielki, ogromny palec Pana Boga, taki duży palec u nogi, a my tam po jak takie ziarenko piasku przy tym palcu. A to oczywiście i tak nie oddaje jakby ogromu różnicy między nim a nami. I, kochani, chociaż ten obraz oczywiście jest prawdziwy, dlatego że Pan Bóg nas nieskończenie przerasta w potędze. W wielkości, w tym jak jest potężny, i tak dalej, to myślę jednak, że taki obraz budzi trochę sprzeciwu i budzi trochę takiego, no właśnie, takiego poczucia dalekości, takiego poczucia dystansu, takiego, że nic nie znaczymy, takiego, że czy warto w ogóle z takim Panem Bogiem być, czy to wszystko nie jest jakieś takie wydumane i w ogóle trudne. I kochani, ja oczywiście absolutnie nie twierdzę, że ten psalm jest nieprawdziwy. On jest bardzo prawdziwy, tylko trzeba go dobrze rozumieć. Moi drodzy, my w związku z tym, że próbujemy Pana Boga zrozumieć, że próbujemy Pana Boga sobie jakoś wyjaśnić, że ukuliśmy przez dwa tysiące lat, a tak naprawdę oczywiście przez wiele tysięcy lat wcześniej również, tysiące różnego rodzaju teorii teologicznych, które oczywiście, bierze głęboko, dotykają jakoś tam prawdy o Panu Bogu, ale przez to, że ciągle jakby próbujemy to chwycić, no bo źle się czujemy, kiedy jesteśmy na takim niepewnym gruncie, to my tego Pana Boga jednak ciągle sprowadzamy do naszych wyobrażeń, do naszych pomysłów, do naszych obrazów, do tego co jesteśmy w stanie pojąć, objąć, ująć i tak I to, że trzeba to robić, to jest jasna sprawa, ale nie wolno zapomnieć, że to jest zawsze niewystarczające. Kochani, to jest to zdanie, o którym wam już mówiłem prawdopodobnie wielokrotnie, ale bardzo lubię to zdanie, więc je powtórzę jeszcze raz. Święty Augustyn to napisał, że jeżeli szukasz Boga i masz takie doświadczenie, takie wrażenie, że już, już prawie Go chwyciłeś, masz takie wrażenie, zrozumiałeś niektóre prawdy, już, już go prawie masz, po prostu tak jakbyś go chwytał za po prostu właśnie końcówkę palca albo za, za, za płaszcz, to to jest Pan Bóg, mówi Święty Augustyn. Taki, że już go masz, trochę niedosytu jeszcze jest, ale jesteś taki cały przekonany i roztęsniony sercem, że go złapałeś. Ale w momencie, kiedy go złapiesz, czy kiedy masz takie poczucie, tak, wiem, już ogarnąłem, już chwyciłem, już zrozumiałem, już to jest dla mnie jasne, to mówi Święty Augustyn, to już nie jest Pan Bóg. Dlatego, że jeżeli coś objąłeś, jeżeli coś uchwyciłeś, to to nie może być on, dlatego że on przekracza wszystkie nasze pojęcia. I kochani, to jest ważny psalm. Właśnie nie w takim myśleniu o dalekości i o odległości Pana Boga od nas, o niedobrym dystansie, o takim jego właśnie potędze i władzy, która nas zgniata. Nie, chociaż to w ogóle wszystko prawda. Tylko o tym, że my naprawdę go nie pojmujemy. My naprawdę nie jesteśmy w stanie zrozumieć i dosięgnąć do tego, kim ten Pan Bóg tak naprawdę jest, jaki on jest, gdzie on jest, na czym on polega. Na czym polega istota wszechświata? Skąd się to wszystko wzięło? Na mnie osobiście jedną z najbardziej przerażających rzeczy, która mnie zawsze wprowadza w popłoch, pewnie wam to też już mówiłem, jest myślenie o tym, co to znaczy, że Pan Bóg istniał od zawsze. Yy, czyli co to znaczy od zawsze? Pomyślcie, przed tym wszystkim, kiedy jeszcze świat został stworzony, kiedy był tylko Pan Bóg, to co to było to od zawsze. Nasz umysł nie jest w stanie tam sięgnąć, bo my zawsze myślimy w okresach, zawsze myślimy w yy, pewnych czasowych przestrzeniach w pewnych odcinkach czasowych i dla nas nie istnieje coś co byłoby odwieczne albo wieczne w drugą stronę. Nie to zawsze przyznam szczerze jak usiądę na modlitwie i myślę o tym Panu Bogu, mnie to wprawia w takie przerażenie momentami wręcz. I to jest dokładnie to co się dzieje w tym psalmie, przerażenie, bo drżą narody, nie jesteśmy w stanie pojąć tego kim on jest. Co ciekawe, bo oczywiście na tym się nie zatrzymujemy. W tym psalmie w drugiej części pojawiają się ludzie: pojawia się Mojżesz, Aaron i Samuel, yy, gdzie jest mowa o tym, że oni z Panem Bogiem nawiązali jakiś szczególny kontakt. Czyli ten psalmista, który mówi o tym, że tak strasznie trudno tego Pana Boga ująć, tak strasznie trudno go chwycić, to natychmiast mówi o pewnych ludziach, którzy mieli jakiś szczególną, że tak powiem, linię telefoniczną do niego. W mądrych przepisach oczywiście jest napisane, że ten mojżesz, Aaron i Samuel to są tacy reprezentanci trzech jakby rodzajów pośrednictwa, trzech rodzajów dróg do Pana Boga. Mojżesz jako taki przewodnik władca, w sensie bardziej bym powiedział nawet zarządca, bo to on skodyfikował całe prawo Żydom, jakby powiedział, jak ma wyglądać życie, jakby przekazał od Pana Boga jego reguły, a Aaron, czyli kapłan. Czyli ktoś, kto właśnie stoi w takiej pozycji yy, sakralnej, w pozycji pewnego kontaktu z Panem Bogiem przez modlitwę, yy, przez ofiarę itd. Tak no i Samuel, czyli prorok, czyli ktoś, kto ma jakby doznanie szczególnego Bożego działania, szczególnego Bożego słowa w sobie itd. Tak yy, można by to trochę powiedzieć: król, kapłan i prorok. Nie wiem, czy Wam się to z czymś kojarzy, bo powinno, bo to jest coś, co my, kochani, wszyscy mamy. To jest coś, co mamy z chrztu, to jest coś, co dostaliśmy w chrzcie. Może to pamiętacie w sensie nie z własnego chrztu, ale z różnego tłumaczenia, a na pewno w jakimś elementarzu o tym jeszcze więcej powiem. Na chrzcie się dzieją właśnie te rzeczy. Kiedy nas namaszczają olejem, to mówią, że jesteśmy królem, kapłanem i prorokiem. Namaszczają nas na wzór Chrystusa. I Zobaczcie, Pan Jezus jakby w sobie zamknął te trzy postaci tutaj. To jest takie piękne, jakby takie podsumowanie historii, gdzie w historii byli ci różni ludzie: Królowie, kapłani, prorocy, którzy pomagali ludziom dojść do Pana Boga, pomagali ludziom złapać z Nim kontakt. I Pan Jezus to wszystko jakby zamknął w sobie, albo raczej oni to mieli od Niego, te poszczególne części, jakby żadna osoba nie była w stanie znieść tego wszystkiego naraz w sobie. I Pan Jezus to jakby skumulował w sobie. Wszystkie te rzeczy są w Nim, On, on, on je porozdzielał na innych. I teraz uwaga, kochani, niezwykła wiadomość. Każdy z nas ochrzczonych ma te trzy rzeczy, a to znaczy, że jakby psalmista kontrastuje jakby Dwie rzeczywistości. Z jednej strony totalną niepoznawalność Boga i tego, że go nie możemy chwycić, że On jest dla nas przerażający, niedosięgły, nieskończony, przewyższający wszystko i tak dalej. A jednocześnie mówi, no ale są przecież tacy ludzie, jak Mojżesz Aaron i Samuel, którzy jednak byli z nim w bardzo, w bardzo bliskim kontakcie. I rzeczywiście ich życie się układało względem tego, co on im mówił, i to była prawda to, co odkrywali. My mamy fantastyczną wiadomość. Nie trzeba być Mojżeszem, nie trzeba być Aaronem, nie trzeba być Samuelem czyli wielkimi postaciami z historii świata. Tylko każdy ochrzczony, przepraszam teraz za wyrażenie, każdy głupi ochrzczony dostał Mojżesza, Aarona i Samuela prosto w serce. Czyli możesz szukać z Panem Bogiem tej bliskości. I Kochani, to są takie dwie rzeczywistości, które zawsze będą się w nas trochę tak jakby zderzały, tak kłóciły. Jednocześnie ten Pan Bóg ciągle w tym poczuciu niedostatku, niedosięgnięcia, przewyższający nas we wszystkim, a z drugiej strony właśnie ta bliskość możliwa dla każdego człowieka w związku z chrztem. Panie zobaczcie, jak wielka jest łaska tego chrztu. To jest oczywiście coś, co mamy ze zmartwychwstania Pana Jezusa. To On nam dał to, to Jego zmartwychwstanie, bo chrzest jest zanurzeniem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. To On nam to wszystko przyniósł. Jakże my jesteśmy błogosławieni względem tych ludzi, którzy żyli przed Chrystusem. Oczywiście tam Pan Bóg też działał, no właśnie, no bo był Mojżesz, Aaron i Samuel. Pan Bóg nieustannie tę łaskę dawał, ale od Pana Jezusa ona jest po prostu dostępna na wyciągnięcie ręki dla każdego wszędzie na każdym świecie. Starczy zanurzyć się w chrzcie. Kochani, zanurzajmy się w chrzcie, bo to jest to połączenie. I nigdy z nas te dwa jakby bieguny nie znikną. Zawsze będzie to pierwsze poczucie, zawsze oczywiście dopóki tu żyjemy na tym świecie, bo kiedy już umrzemy i pójdziemy tam, to to się zmieni. Ale dopóki. Chociaż nie, nie do końca się zmieni. Tam też jednak Pan Bóg będzie nas w pewnym sensie. Zawsze wyprzedzą, my go nigdy do końca nie ogarniemy. Dlatego to jest tak fascynujące. To jest przygoda, która się nigdy nie skończy, ale będzie oczywiście dużo łatwiej niż tutaj. Ale dopóki tu żyjemy, to będzie takie to podwójne, takie zderzenie. Z jednej strony ta nieosiągalność, niedosięgalność, i z drugiej strony ta bliskość w tych trzech. Posiedźcie dzisiaj z tym na modlitwie. Niech to was uruchomi, niech to was odpali do modlitwy, bo mnie to już bardzo odpala do modlitwy i do różnego rodzaju spotkania z Panem Bogiem. I tajemniczego, i bliskiego, i nieogarnianego, i przerażonego, i bardzo czułego. Bardzo piękny ten 99. Psalm, tak tuż przed tą setką. No to chyba tyle na dzisiaj. Pomódmy się. Ojcze nasz dobry, daj nam doświadczać Twojej tajemnicy i Twojej bliskości. Daj nam doświadczać, nawet czasem może z przerażeniem, ale tego, jak jesteś wielki, święty, niezwykły, ale też jak jesteś bliski, czuły. I na wyciągnięcie ręki. Niech te tajemnice się w nas przenikają. Niech nas do Ciebie prowadzą. Niech będą dla nas drogą do tego, żeby Cię spotkać. Niech tak się stanie. Amen. Moi drodzy, to tyle chyba na dzisiaj. Yy, dziękuję Wam za to kolejne spotkanie. Yy, bardzo Was pozdrawiam. Oczywiście, Błogosławie na koniec, dajcie swoje czoła. Niech Cię strzeże, prowadzi, błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, do usłyszenia mam nadzieję za tydzień. Miejcie się najlepiej z Bogiem.